Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w przystanku Historia prowadzonym przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w nowym miejscu w biurowcu Posejdona. Mogę zapewnić, że od dziś będziemy się tutaj spotykać cyklicznie w każdy czwartek o godzinie 17. Na każde z tych spotkań zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy przekazywać informacje o spotkaniach czy w mediach tradycyjnych, mediach społecznościowych i w każdej innej formie, jaka nam przyjdzie na myśl, żeby Państwa do nas tutaj zaprosić. Dziś kolejna rozmowa z cyklu Salonu Książki Biograficznej, cyklu wymyślonego przez panią dr Katarzynę Rębacką z Oddziałego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie, a gościem naszym dziś jest pan dr Michał Przeperski, który opowie nam na pewno o jednej z bardziej kontrowersyjnych postaci, jeśli chodzi o życie polityczne i społeczne PRL. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło witać po tej długiej pandemicznej przerwie w Salonie Książki Biograficznej. Bardzo się cieszę, że Państwo przybyliście dzisiaj na to spotkanie, choć piękna pogoda, bardzo letnia jeszcze dzisiaj i tym bardziej jest mi miło, że tyle osób zainteresowało się tym spotkaniem, a spotkanie jest rzeczywiście potencjalnie bardzo interesujące, tak jak powiedział pan profesor Ligarski. Potencjalnie, bo oczywiście ocenę wystawią nam państwo na zakończenie tego spotkania. Bardzo się cieszę, że do Szczecina przyjechał pan dr Michał Przeperski, autor biografii Mieczysława Rakowskiego, pracownik Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, autor dwóch książek, z których jedna dotyczyła gorących lat 30., czyli okresu II Rzeczypospolitej, oraz konfliktów polsko-czechosłowackich, polsko-czeskich, traktująca o tym trudnym braterstwie. Chciałabym również podkreślić, że dzisiejsza książka jest efektem długoletniej pracy nad dysertacją. Jest to praca przede wszystkim oparta na doktoracie, który traktował o Rakowskim, i warte podkreślenia jest to, proszę Państwa, że doktorat obroniony w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk został obroniony z wyróżnieniem. Recenzentami byli pan profesor Antoni Dudek i pan profesor Andrzej Friszka, promotorem profesor Jerzy Eisler, więc znakomite grono badaczy historii najnowszej i co warte podkreślenia, badaczy, którzy niekoniecznie zawsze mają wspólne stanowisko. To też jest istotna sprawa, która z pewnością wpłynęła na to, że tę książkę, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, z pewnością warto przeczytać. Doktorat uzyskał również drugą nagrodę w 7. edycji konkursu imienia profesor Inki Brodzkiej-Wald. Jest to konkurs, który wyróżnia prace doktorskie z zakresu humanistyki, szeroko rozumianej humanistyki. Podkreślam to, proszę Państwa, dlatego, żeby zaostrzyć apetyt czytelniczy, no bo domyślam się, że jesteście Państwo przed lekturą tej książki, ponieważ ona dosłownie 30 sierpnia przyjechała z drukarni, więc jest to przy okazji premiera ogólnopolska tej publikacji, co oczywiście powoduje, że tym bardziej dziękuję, że zdecydowałeś się przyjechać. Wszystko potwierdzam, bardzo dziękuję. Także musiałam to wszystko, proszę Państwa, podkreślić, żeby tak podnieść troszeczkę temperaturę tego spotkania. I właściwie w związku z tym, że rozmawiamy o postaci, no właśnie nie wiem, czy kontrowersyjnej i nie wiem, czy najważniejszej, to się zaraz wszystko okaże, ale z całą pewnością postaci, która przykuwała już od wielu lat uwagę nie tylko historyków, nie tylko politologów, czy szeroko rozumianych badaczy, ale również publicystów, dziennikarzy, czy ludzi świata kultury. No i pierwsze moje właściwie takie podstawowe pytanie, które należy zadać, to skąd inspiracja, skąd pomysł akurat, żeby zająć się tą postacią? No tak, mogłem się spodziewać, że to będzie to pytanie. Kłaniam się Państwu nisko, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj z Państwem być. Dlaczego Rakowski? Historia nie jest bardzo skomplikowana. Gdzieś na wysokości końcówki liceum, czyli to w moim wypadku rok 2004-2005,
zorientowałem się, chociaż historią już się wówczas pasjonowałem, że jest coś takiego na rynku jak dzienniki polityczne Mieczysława Rakowskiego. Wówczas już ukazywały się te ostatnie tomy, 9 i 10 w 2005. I no po prostu zacząłem je czytać i one od pierwszego tomu, właściwie od pierwszych stron wydały się czymś niesamowicie interesującym, bo bardzo innym od tego, co wiedziałem wtedy jako późny nastolatek, interesujący się historią i mający jakieś blade pojęcia na temat tego, czym był PRL i tak dalej, razem z całą PRL-u złożonością, począwszy od terroru lat 50, 40, 50, a skończywszy na właśnie na nieudanych, ostatecznie fatalnych reformach lat 80. i upadku systemu. I okazało się, że w historii Rakowskiego, no, wyjąwszy może sam ten początek, przez historię Rakowskiego rozumiem dzienniki polityczne, to się właściwie wszystko mieści. Mieści się opowieść o życiu elity, mieści się opowieść o takim dniu codziennym, na takiej, nie wiem, na takiej szarzyźnie, chciałoby się powiedzieć, takiej codzienności, a z drugiej strony jest to opowieść człowieka, który jest nietypowy, który jawi się jako ktoś, no właśnie, na całej, wziąwszy całą paletę wszystkich polityków, jeżeli tak można w ogóle zrobić, PRL-owskich, to w jakiś sposób inny, bo no i domyślam się, że o tym będziemy rozmawiać, w jakiś sposób inny. Natomiast i oczywiście jak się ma 19 lat, to na pewno prościej jest ulec jakiejś autokreacji, można stwierdzić, mój Boże, jaki to jest, jaki fajny facet, jaki mądry człowiek, jaki doświadczony, jak on wiedział, no więc zapewne było tak, że pierwsze te moje pierwsze moje doświadczenie z Rakowskim i pierwsze moje czytania tych dzienników były, no, zapewne były naiwne. I tak to, powiedzmy, to było to ziarno, które gdzieś tam zostało rzucone. I już sporo lat później, kiedy stałem przed wyborem, już po studiach, przed wyborem tematu doktoratu, to chciałem napisać tę książkę, ale wydawało mi się i powiedzmy sobie szczerze, wspierali mnie w tym bardzo sumiennie koledzy i większość profesorów, że to jest niemożliwe do napisania. Nie będzie tutaj dwudziestoparolatek poważnego, skomplikowanego pisał życiorysu. Ale w tym momencie w moim życiu pojawił się profesor Jerzy Eisler, który powiedział hola hola. A kto to ma napisać? Znaczy, w sensie, może nie, że koniecznie ja, ale dlaczego nie mają tego pisać dwudziestoparolatkowie? A jeżeli pan chce, no to spróbujmy to zrobić. I spróbowaliśmy i proszę państwa, ciach bach, 10 lat i już jest. Więc tak to mniej więcej wyglądało. Więc gdyby powiedzieć to jednym zdaniem, to fascynacja Rakowskim polegała i właśnie w jakimś sensie polega do dzisiaj na tym, że to było takie bardziej poczucie niż pełne przekonanie, że to jest człowiek trochę inny. Mm-hmm. Cieszę się, że wspomniałeś o tych dziennikach, bo co prawda ty kończysz książkę pod rozdziałem dotyczącym tego Opus Magnum, ale ja bym chciała właściwie od tego wyjść, dlatego że podstawą źródłową, mam takie nieodparte wrażenie tej książki, są dwa typy źródeł, to znaczy jeden to są właśnie te dzienniki, ale zaraz dookreślimy, o jakich dziennikach konkretnie mówimy, a drugi to są relacje. I może zacznijmy od relacji, bo bez wątpienia to, do ilu osób dotarłeś, do jak ważnych osób dotarłeś i co istotne, jak z różnych grup środowiskowych te osoby pochodzą, czy w jakich grupach się zawierają, no z pewnością wprowadza szereg nowych informacji, które do tej pory w książkach, czy w jakichś nawet enuncjacjach niekoniecznie funkcjonowały. A ty wprowadziłeś i Mariana Turskiego, i Daniela Pasenta, jakby patrząc tutaj od strony historii tygodnika Polityka, ale jest i Józef Teichma, jest z całą pewnością rodzina, czyli Wanda Wiłkomirska, tak, jest Elżbieta Kępińska, jest syn i o tym wątku z całą pewnością też będę chciała z tobą porozmawiać. Jest Jerzy Urban, osoba szalenie kontrowersyjna, stąd może to moje zastanowienie nad kontrowersyjnością, bo zawsze możemy znaleźć jeszcze kogoś bardziej kontrowersyjnego. I Urban, mam takie wrażenie, że dzielił się z tobą, że tak powiem, otwarcie, czy w taki otwarty sposób pewnymi informacjami. Więc jakby pierwsze pytanie dotyczy tego, w jaki sposób świadkowie historii traktowali twój pomysł,
Na ile byłeś przygotowany do tych rozmów? Bo z tego, co zauważyłam, to są rozmowy prowadzone około 2015-16, czyli już po kilku latach twojej pracy. Czy musiałeś toczyć jakieś boje dotyczące autoryzacji? Czy musiałeś z czegoś zrezygnować właśnie po tym, jak już pewne wątki ustaliłeś? To była chyba, muszę powiedzieć, obok wyprawy archiwalnej do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu spuścizny Rakowskiego, o czym, jak sądzę, później, to była na pewno, a może w ogóle to była najciekawsza część pracy nad biografią Rakowskiego. W momencie, w którym zacząłem robić relacje ze świadkami historii, czyli z ludźmi, którzy w jakiś sposób, czasem byli, najczęściej byli jakoś blisko Rakowskiego, z jego przyjaciółmi, po części również z jego rodziną, albo z ludźmi, którzy byli daleko od Rakowskiego, ale gdzieś tam się z nim zetknęli, bo w sumie rozmawiałem, nie wszystkie biografie, nie wszystkie relacje, które przeprowadziłem, miałem okazję ostatecznie wykorzystać, w tym sensie, że je zacytować, bo wykorzystać oczywiście je wykorzystałem, tak czy inaczej, to było ich blisko 50. I to była fascynująca szkoła, no nie wiem, już niech będzie, powiem, jakiegoś takie doświadczenie z pogranicza reportażu, może dziennikarstwa trochę i historii, coś bardzo, bardzo pouczającego, no bo właściwie kiedy zaczynałem, a rozmowa z Jerzym Urbanem chyba była w ogóle jedną z pierwszych rozmów, jakie przeprowadziłem, no to tak jak sobie myślę dzisiaj, to szalenie naiwne było to właściwie. Przygotowałem sobie jakąś listę pytań i właściwie gotów byłem, no nie wiem, nieledwie to odegrać rolę prokuratora, w tym sensie, że po prostu zrealizować wszystkie punkty, które miałem na liście, zapytać o to, a jak nie uzyskam satysfakcjonującej odpowiedzi, to trzeba docisnąć delikwenta. No tak się nie robi relacji. Dziś oczywiście, no tak, teoretycznie pewnie to wiedziałem. No jasne, że miałem kurs na studiach i pewnie to nie były w ogóle pierwsze relacje, jakie zbierałem, no ale to było, mówiąc krótko, bardzo, bardzo interesujące doświadczenie i ono było niezwykle zróżnicowane, zupełnie inaczej się rozmawia z ludźmi takimi jak Jerzy Urban, którzy są zupełnie obyci ze światem dziennikarskim, to mało powiedziane. Ale też były też osoby, które zupełnie, nie wiem, chroniły swoją prywatność, nigdy wcześniej się nie wypowiadały albo czyniły to bardzo, bardzo rzadko. To było fascynujące pod każdym względem. Czy rzeczywiście udało się tak wiele szczegółowych rzeczy ustalić akurat za pomocą relacji? Nie jestem pewien. Natomiast sądzę, że w kilka cytatów, bo bardzo oszczędnie korzystałem z cytatów z tych relacji tak naprawdę, myślę, że one, niektóre spostrzeżenia, przychodzi mi do głowy na przykład to, co mówił Janusz Rolicki, albo to, co mówił świętej pamięci Bronisław Bednarz, taka bliska Rakowskiemu osoba w latach 50. i 60. jednym, dwoma zdaniami bardzo trafnie charakteryzowały coś, co było dla mnie ważne. No nie wiem, na przykład jakieś milieu społeczne Rakowskiego w latach 60. Więc w tym sensie to była fascynująca przygoda. Jeżeli chodzi o autoryzację, to przyznam szczerze, że nie miałem problemów żadnych, ponieważ w większości takiej chęci, gotowości autoryzacji nie zastrzegano. No więc ja starałem się być super korekt i też w ogóle, tak jak powiedziałem, bardzo rzadko korzystałem z tych cytatów, jedynie tam, gdzie one są zupełnie od A do Z dosłowne. Mogę powiedzieć, kończąc, że właściwie była tylko jedna osoba, oczywiście jej nazwiska nie podam, która mi relacji odmówiła, a tak naprawdę miałem furę szczęścia, bo po prostu z wieloma osobami jeszcze zdążyłem porozmawiać. Dzisiaj to już nie było możliwe, no choćby Wandy Wiłkomirskiej nie ma już z nami, prawda? To do tych relacji ja jeszcze chciałabym później wrócić w kontekście pewnego wątku, ale jakby najistotniejszą sprawą są dzienniki. I to, o czym powiedziałeś, ta twoja fascynacja, ten początek drogi wziął się z tych publikowanych dzienników. No ale jak wiemy, dzięki też oczywiście ustaleniu profesora Andrzeja Paczkowskiego, który jako pierwszy dotarł do Instytutu Hoovera i zaczął porównywać tę wersję publikowaną z tym, co tam jest, no już w którymś momencie środowisko
środowisko, które przewidywało, że pewien retusz, oględnie rzecz biorąc, został dokonany przez Rakowskiego przy opracowywaniu i przygotowywaniu do druku, nastąpił, no ale oczywiście nikt nie wiedział, jak głęboki. I napisałeś coś takiego. Porównanie wersji opublikowanej z wersją przekazaną przez Rakowskiego do archiwów pokazuje, że wprowadził on szereg poprawek, które zmieniają sens niejednego z pierwotnych zapisów. Mamy do czynienia z retuszem, niekiedy bardziej subtelnym, niekiedy znacznie głębszym. W gruncie rzeczy trudno było zakładać, że jest inaczej, zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę, że Rakowski traktował swoje świadectwo jako element sporu o dziedzictwo PRL. Efektem tego jest jednak złamanie swoistego paktu diarystycznego, zawiązanego przez autora z czytelnikami. No i właściwie oceniasz te dzienniki, te opublikowane dzienniki już właśnie nie w charakterze takiego źródła, tylko raczej memuarystyki, czyli czegoś, co jest przesiąknięte i prezentyzmem, i oczywiście swoją oceną tych wydarzeń i kreacją. I teraz powiedz, co odkryłeś, jak głębokie zmiany zostały dokonane przez Rakowskiego w stosunku do jakby pierwoźródła, bo miałeś możliwość być w Instytucie Hoovera, tak, przebadałeś to wszystko. Czy jesteś w stanie procentowo na przykład to uchwycić, bo to jest pewnie tak, no to jest najtrudniejsze. Bardzo, to jest bardzo trudne. Proszę Państwa, Mieczysław Rakowski prowadził swoje dzienniki od roku 1958, od początku, no od wiosny na pewno, do na pewno roku 96, wydaje mi się, że do 98 to jestem w stanie udowodnić i prawdopodobnie później też, ale tego, to są tylko już moje podejrzenia i mam tutaj poszlaki. To jest 40 lat zapisków. To jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo papieru, to jest bardzo dużo treści. I mogę powiedzieć, procentowo nie odważę się powiedzieć, bo po prostu nie robiłem takiego, nie próbowałem tego oszacować w żaden sposób. Sądzę, że to znaczy tak, na pewno to, co zostało opublikowane przez Iskry w latach 98-2005, to jest wersja, którą sam Rakowski przygotowywał do druku, więc w tym sensie było jakoś jasne, wydawało się jasne samo przez się, że ona była jakoś zmodyfikowana, on się zresztą do tego przyznawał. Jak dalece ona była zmodyfikowana? No, przyjęło się brać za, i to właściwie wszyscy historycy, nikt właściwie tego na poważnie nie kwestionował, co dzisiaj dla mnie jest zaskakujące, że właściwie, no cóż on tam mógł zmodyfikować? No pewnie, prawda, soczyste słówko zamienił na takie mniej kwieciste, no może zrezygnował z jakichś spraw obyczajowych, co też wydaje się zupełnie zrozumiałe. Nie trzeba tego, jak sądzę, szerzej uzasadniać. No tylko sęk w tym, że nie, że tak nie było, że te zmiany idą daleko dalej. Niewiele jest, bym powiedział tak, niewiele jest rzeczy, które zostały przez Rakowskiego usunięte, wykreślone. Jest ich stosunkowo niewiele. Natomiast bardzo dużo rzeczy zostało dopisanych i to mógłbym powiedzieć tak, że to są rzeczy, które pokazują, i to też nie będzie żadne zaskoczenie, które pokazują Rakowskiego jako męża stanu, jako polityka niezmiernie przewidującego. Kojarzy mi się taki wpis z roku 79, gdzieś okolice chyba 40. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Rakowski mniej więcej w opublikowanej wersji dzienników i wersji Iskier coś pisze mniej więcej takiego. Spodziewam się, że nie dalej niż za 10-15 lat Niemcy znowu się zjednoczą. No i no jest to dosyć groteskowe, kiedy się widzi, a to jest do dowiedzenia, ponieważ te dokumenty, to znaczy dokładnie rękopisy tego, co on dopisywał, tego, co polecał wklejać do opublikowanej wersji, w czasie przygotowywania tej wersji Iskier, to po prostu odnalazłem w odnośnej teczce. Jestem w stanie to bez cienia wątpliwości wykazać, że on to dopisał. I tego rodzaju rzeczy, ktoś może powiedzieć, że to nie jest jakieś wielkie odkrycie. No, zgodzę się, to nie jest wielkie odkrycie w tym sensie, że no nie wiem, nie złapaliśmy tutaj Rakowskiego na jakimś strasznym kłamstwie, albo nie wiem, tfu tfu, no nie wiem, nie był współpracownikiem bezpieki. Nie, takich sensacji tutaj nie ma, nie był, nic na to nie wskazuje. Natomiast no, to bardzo dużo mówi o jego konieczności takiej właśnie, silnej potrzebie autokreacji. Myślę, że przede wszystkim takie rzeczy znalazłem, plus oczywiście całą masę rzeczy, którą, jak sądzę, docenią głównie historycy, którzy bardzo szczegółowo zajmują się na przykład układami wewnątrz partii komunistycznej w latach 70. czy 80., no bo też pewną dosyć zrozumiałą, ale jednak
muszę powiedzieć, że byłem troszeczkę zaskoczony i może nawet wkurzony, że on to zrobił. To znaczy, no, krytyczne oceny, na przykład pod adresem Andrzeja Werblana, żeby podać jakiś konkret, w latach 70. było bardzo dużo takich ocen, one były bardzo krytyczne. Już nawet nie chodzi o to, że tam były słowa nieparlamentarne używane, tylko po prostu tego nie ma w opublikowanej wersji. Mhm. Więc wydaje się, że no tak, albo ten Werblan go w ogóle nie obchodził, a albo żyli sobie w dobrej komitywie, co ewidentnie nie było prawdą. I to jest tyle, co mogę powiedzieć, co przychodzi mi tak do głowy na szybko, natomiast mogę zrobić coś może nieeleganckiego, ale mogę Państwa odesłać do tekstu, ponieważ popełniłem długi 30-kilkustronicowy tekst na ten temat. No tak. On jest do odnalezienia w internecie w piśmie Polska 44-45-89, studia i materiały pod moim nazwiskiem i z Rakowskim w tytule. I tam jest to opisane znacznie bardziej szczegółowo. No, było, nie było, okej, z jednej strony, tak jak powiedziałem, byłem wkurzony, ale z drugiej strony myślę sobie, że dzięki temu ta książka, no to jest faktycznie coś nowego. Tutaj mogę powiedzieć dużo mniej lub bardziej szczegółowych rzeczy, takich, których do tej pory nikt nie powiedział. No to z pewnością się zgadza. Jestem po dokładnej lekturze twojej książki i rzuca się to właśnie w oczy, jak gęsto, jak często wykorzystujesz ten materiał, no trochę na zasadzie pierwszeństwa, prawda, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś chciałby liczyć na to, że teraz zostanie opublikowana kolejna uzupełniona czy nowa wersja Dzienników Rakowskiego, to no nie sądzę, żeby to było możliwe i żeby to było wykonalne, zważywszy i na prawa autorskie i szereg innych rzeczy. Ale to, co powiedzieć o Werblanie, ja gdzieś spotkałam się z jakąś opinią, że no bo przecież Rakowski był wielokrotnie indagowany na okoliczność właśnie owego retuszu, którego był świadom, że to też wynikało z tego, że bał się ewentualnych procesów z różnymi osobami, o których tam w różny sposób pisał właśnie tak siarczyście i z tymi słowami, które dzisiaj uznajemy słusznie za niewłaściwe. No ale czy to było tylko takie krygowanie się, czy to była bardzo dojrzała decyzja, to oczywiście możemy dyskutować. No skoro jesteśmy przy tej kreacji, a wydaje mi się, że Rakowski był wielkim kreacjonistą, był osobą niezwykle skupioną na tym, żeby ten jego wizerunek budować, no ale on go zaczął budować od któregoś momentu. To jest sprawa oczywista. Książka jest ułożona chronologicznie, jak każda prawdziwa, klasyczna biografia polityczna, bo to warto podkreślić, więc teoretycznie powinniśmy zacząć, proszę Państwa, od młodości, ale ja dość przewrotnie, jakby próbując przekierować się na tę młodość, żebyś w kilku słowach pewien komentarz tutaj poczynił, zacznę od wystąpienia takiego bardzo kontrowersyjnego, słynnego wystąpienia w Stoczni Gdańskiej, które było w roku 1983, gdzie Rakowski w emocjach wykrzyczał, że przecież on by pasał krowy. No właśnie, on by pasał krowy, gdyby co? No gdyby nie komunizm w Polsce, gdyby Armia Czerwona nie zajęła tych terenów, gdyby nie upadek II RP i tak dalej, i tak dalej. Gdyby nie to, co Andrzej Leder opisuje jako prześnioną rewolucję, albo przynajmniej drugą jej część. Czy tak by rzeczywiście było? Proszę Państwa, no z ręką na sercu oczywiście nie mam zielonego pojęcia. Zastanawiałem się nad tym naprawdę bardzo dużo razy. I z jednej strony można powiedzieć, że prawdopodobnie tak, no w tym sensie, że Rakowski jest, jeżeli go potraktować jako symbol całego pokolenia, ludzi, którym dano szansę, i jest jasne, i okej, należałoby to pewnie opatrzyć całą masą zastrzeżeń, to znaczy skąd się wzięła ta szansa? Ta szansa się wzięła dlatego, że Polska straciła 6 milionów ludzi, że po prostu trzeba było kogoś wykształcić, więc... Nie, ja prawda? Bym chciała bardziej, żebyśmy już jakby nie skupiali się tak na tym, o czym mówisz, tylko... Skąd w nim, w tym 83 roku, przypomnę, że wtedy jest wicepremierem, odpowiedzialnym przede wszystkim za sprawę właśnie jakby, sprawy odnoszące się do opozycji, tak, do związków zawodowych. No dlaczego te krowy padają? No wprost, może tak cię jakoś tutaj zainspiruje. Czyli musimy popsychologizować, no tak? No,
Myślę, że po prostu dlatego, znaczy w jakimś sensie ja bym do tego za chwilę doszedł, ale już nie będę wracał do wątku, który urwałem, dlatego, że z jednej strony Rakowski był dumny z tego, że był chłopskim synem, był dumny z tego, że nie wiem, że własną pracą, że się wykształcił, że po prostu wykorzystał daną sobie szansę, to z jednej strony, a z drugiej strony był, mogę domniemywać w nim jakiś kompleks, że on z jednej strony by chciał być takim inteligentem, ale takim, ale jednocześnie nie jest, bo jest chłopskim synem, że jest inteligentem z awansu. Trochę mu to nie dawało spokoju. Z jednej strony był takim self-made manem i to uważał za swój atut i za swoje ogromne osiągnięcie. Pragnę wierzyć, że najsłuszniej. Natomiast z drugiej strony tak nie do końca, ale w tym konkretnym momencie, w 83 roku, to też miało swoje znaczenie, że on próbował pokazać robotnikom, że on jako reprezentant władzy właściwie ma z tymi robotnikami wiele wspólnego, prawda? No właśnie, mi to generalnie chodziło o to, że odwołując się do tych korzeni, chciałam cię tak jakby zachęcić, że odwołując się do tych korzeni chłopskich, tutaj byśmy szukali początku jego historii jego rodziny, Kowalewko, prawda, średnio zamożna rodzina. I ty mocno podkreślasz w tej pierwszej części odnoszącej się do młodości i do rozpoczynania tej kariery oficera politycznego wątku kułactwa, który jest dla niego obciążeniem, a który później, już po pewnym liftingu, staje się takim leitmotywem właśnie do tego, że przecież ja jestem taki jak wy, ja was rozumiem, wiecie, towarzysze i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest tu pewna płynność, ale jest też, wydaje mi się, a właściwie mogłabym się ciebie o to zapytać, czy nie jest tu pewna nieuczciwość, dlatego że przecież on jako ten syn kułaka, tak zwanego kułaka. No właśnie, kułaka. Czy on nie miałby szansy rzeczywiście w sytuacji, gdyby historia, trochę tak sobie pobawimy się, tak, w historię alternatywną, gdyby ta historia się trochę inaczej potoczyła, czy on nie miałby szansy przy swoich talentach, przy swojej pracowitości na to, żeby osiągnąć sukces, prawda? Czy ten komunizm i ten socjalizm byłby mu rzeczywiście tak nieodzowny? Bo tak się kreował, ale czy... No tak, to rzeczywiście, możemy sobie pogdybać i pewnie można różne scenariusze wyrysować. Gdybym to tak spróbował skompresować, mogę powiedzieć tak, że z jednej strony on na pewno wykorzystał swoją szansę i doszedł bardzo wysoko, wykonał tak naprawdę nieprawdopodobną karierę i to jest... Z tego był dumny, to powiedzieliśmy. Czy gdyby komunizmu nie było, to mógłby zrobić taką karierę? Wyobrażam sobie, że to nie jest niemożliwe, bo to rzeczywiście był człowiek wielu talentów. Natomiast... No tego nie wiemy. Tego tak? Po prostu nie wiemy i tego się nie dowiemy. A to, że tutaj mamy jeszcze ten element właśnie, który nazwałaś kułactwem, nawiasem mówiąc, to nawet u Lenina nie znajdziemy dobrej, takiej przekonującej, spójnej i konkretnej, precyzyjnej definicji kułaka. No to okej, on był kułakiem, czy też był zagrożony tym, żeby za kułaka go uważano w początku lat 50. w stalinizmie hardym, kiedy to mogło absolutnie złamać mu karierę. On to wówczas ukrywał, a potem już był tylko synem chłopskim tak po prostu, bo w elitach warszawskich po 56 roku powiedzenie, że jesteś synem chłopskim, to już był symbol sam w sobie. Czy była w tym nieuczciwość? Myślę, że raczej była w tym nieustanna reinterpretacja. No jeżeli ktoś chce w tym dostrzec nieuczciwość, ja nie dostrzegam. Ten wątek młodości, on jest też istotny ze względu na tragiczną śmierć ojca, który został zamordowany przez Niemców we wrześniu 1939 roku. I jakby nie wchodząc w taką psychologiczną historię Rakowskiego, ale on bez wątpienia ma ten brak ojca, ma swoje znaczenie. I ja tutaj pozwolę sobie dość przewrotnie znowu sięgnąć do roku 83 i odczytać Państwu fragment listu, który Rakowski skierował do generała Wojciecha Jaruzelskiego. Od pierwszego dnia współpracy z Tobą uważnie Cię obserwuję. To nawyk historyka i publicysta, a także człowieka, który już dwukrotnie zawiódł się na przywódcach. Jest rzeczą zrozumiałą, że nie chciałby się zawieść po raz trzeci. Z żadnym z poprzednich przywódców nie byłem oczywiście tak blisko jak z Tobą.
Owa bliskość powoduje, że nieraz muszę uważać, by nie wpaść w sidła twojego uroku. Ma ona swe źródło w przedziwnej mieszaninie silnej woli, stanowczości, uporu, miękkości, a także delikatności. Ma także swe źródło w twojej wręcz niebywałej zdolności do syntezy, w głębokiej wiedzy o procesach społecznych oraz ludziach. Ma wreszcie swe źródło w niezwykle silnym i widocznym, tak to odczuwam, przywiązaniu do tego wszystkiego, co zwie się polskością. Wpatrując się w twoją twarz, wsłuchując się w to, co mówisz na różnych posiedzeniach, zawsze dochodzę do wniosku, że nikt z twojego otoczenia nie dorównuje tobie inteligencją oraz szerokim spojrzeniem na świat i że jest naszym szczęściem, iż właśnie na ciebie wskazał palec historii. Jakże tragicznie mogłyby potoczyć się dzieje Polski, gdyby ta dostojna dama wskazała na kogoś innego. To napisał wicepremier. Urzędujący wicepremier w roku 1983 do pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ale ja wiem, że ja to wyciągnęłam z kontekstu i to jest pewna też nieuczciwość. Ja właściwie chciałam cię poprosić o takie pytanie o autorytet, bo tam pada informacja o dwóch przywódcach, którym się rozczarował. I to jest, wydaje mi się, bardzo mocno zauważalne w twojej książce, że te autorytety w życiu Rakowskiego są szalenie ważne. Gdybyś mógł powiedzieć nam trochę na temat właśnie jego fascynacji, czy to Gomułką, czy Gierkiem, kiedy te fascynacje ulegały zmianie, czy to były tylko takie postawy konformistyczne, czy to rzeczywiście było tak, że on się wpatrywał w twarz i ta dama wskazywała palcem i to było szczęście. No to pewnie trzeba byłoby zacząć od tego, że tak naprawdę do końca to ja nigdy nie będę wiedział, jak jest. Muszę państwu powiedzieć, że jak znalazłem ten list i go przeczytałem, to mówiąc zupełnie szczerze, nie mogłem uwierzyć, że to jest na serio. On czasem pisywał sobie takie listy do, prawda, do szuflady. Więc ja myślałem, że to może jest jeden z tych. Nie, ale on został wysłany. Więc autorytet. Na pewno miał potrzebę autorytetu. To ja uciekam generalnie w tej książce od psychologizowania, ale do końca tego się nie da zrobić. No to jest biografia, inaczej to byłoby to niepełne opowieść, byłaby jakaś kulawa. Więc na pewno Rakowski taką potrzebę autorytetu miał i to, że utracił ojca tak wcześnie, raptem jako 13-latek, wydaje się oczywiste, że to się do tego przyczyniło. Takich autorytetów, w jakimś sensie pomniejszych, czy też takich, o których mało potrafimy powiedzieć, było po drodze pewnie więcej. Byli to, nie wiem, oficerowie, Wiktor Grosz na przykład, którego poznał jeszcze w 1945 roku, który był jego wykładowcą w szkole wojskowej. Potem jeszcze plejada pomniejszych postaci, ale chyba rzeczywiście taką pierwszym takim wielkim, znaczącym, jeżeli tak można powiedzieć, to byłby Władysław Gomułka i to była, jak sądzę, fascynacja totalna i całościowa, związana z tym, że imponował Gomułka w 1956 roku tym, że reprezentował polski interes narodowy, tym, że był absolutnie wierzącym komunistą, tym, że powstrzymał sowiecką inwazję, o czym Rakowski wiedział, bo był już wówczas w Warszawie blisko tych wydarzeń. I całe lata, końcówka lat 50., druga połowa lat 50. i może nie całe, ale też powiedzmy pierwsza połowa lat 60. to jest taki moment, kiedy Gomułka rzeczywiście pełni rolę dla Rakowskiego taką właśnie rolę ojcowską. Ojca coraz bardziej zrzędliwego, coraz bardziej mówiącego innym językiem niż Rakowski, ale to byli dwaj ludzie, których w sumie jak się wiele razy nad tym zastanawiałem, do końca jednak więcej mieli wspólnego niż aniżeli ich różniło. Jeżeli chodzi, no nie wiem, o takie w ogóle patrimonialne pojmowanie polityki, o taką pewną w sumie też oschłość, często arogancję wobec ludzi, często taką potrzebę takiego dyrektywnego wskazywania, co trzeba zrobić, nie zawsze dobrze zaargumentowanego. Oczywiście
Rakowski był, no był człowiekiem innej generacji, o innych ambicjach, a to, że Gomułka był człowiekiem o węższych horyzontach intelektualnych, czy zupełnie innych ambicjach, choćby tylko materialnych, to jest jasne, ale sądzę, że gdzieś tak w głębi więcej ich łączyło. I kiedy się zastanawiam nad takim najważniejszym autorytetem z punktu widzenia politycznego, jaki to autorytet mógł mieć Rakowski, to na pewno byłby Gomułka, bo Gierek to jest jednak już coś innego. To oczywiście była fascynacja, ale ona była znacznie krótsza. Sądzę, że dużo bardziej płytka. No przede wszystkim tak, no przede wszystkim ona znacznie krócej trwała. Inna sprawa, pamiętajmy, no kiedy Gierek się pojawił gdzieś na horyzoncie politycznym, no to Rakowski był już człowiekiem dojrzałym, 40-kilkuletnim, a niespełna 30-letni Rakowski na Gomułkę reagował inaczej. Natomiast Jaruzelski to jest dla mnie w jakimś sensie zagadka do dzisiaj, no, bo z jednej strony są takie listy jak ten, ale jest też więcej listów. To są listy, które tam dosyć szeroko, ja cytuję, z roku 81 przy okazji wprowadzenia stanu wojennego i one też są utrzymane w takim trudnym w ogóle dla mnie do zrozumienia, nie tyle, że do przyjęcia, ale trudnym do zrozumienia takim tembrze właśnie tego, że mamy tutaj do czynienia z wybawicielem, który rozwiąże wszystkie problemy. No i rozwiązał w jakiś sposób w 81 roku, a ten list z 83 to jest coś niesamowitego, jeżeli chodzi o bardziej może nie tyle o samą psychologię Rakowskiego, bo tu w oparciu o jeden dokument ja bym się nie ośmielił budować jakichś piętrowych konstrukcji, ale jeżeli chodzi w ogóle o psychologię tej grupy, która była wokół Jaruzelskiego. To znaczy mi się wydaje, że to w ogóle jest jeden z elementów, które w tej książce wybrzmiewa, że Jaruzelski tworzył wokół siebie jakiś taki nimb takiego autorytetu, ale czy on był taki autentyczny? To nie była postać obdarzona taką charyzmą jak Gomułka. I ostatnia rzecz na temat Jaruzelskiego, to, że ja się spodziewałem, czytając już dzienniki Rakowskiego, te, które nie zostały nigdy opublikowane, to z lat 90., że tam się pojawią jakieś krytyczne oceny Jaruzelskiego. Jakieś takie, no nawet niekoniecznie soczyste, ale no takie właśnie jakieś gorzkie rozliczenia. One się właściwie tam nie pojawiają. To znaczy są, widać żal, ale nie ma takiego, no nie wiem, jakiegoś rozliczenia, czy jakkolwiek bym to określił. Nie, że się tego jakoś, no nie, właściwie mogę powiedzieć, że tak, spodziewałem się tego, a niczego takiego nie znalazłem. No najwyraźniej pod jakimś wpływem Jaruzelskiego Rakowski pozostawał do samego końca. No właśnie, tutaj jeśli chodzi o wpływy, o grupy, o frakcje, twoja książka pełna jest takich bardzo szczegółowych informacji dotyczących, powiedziałabym, wewnętrznego życia partii. Nie codziennego, tylko takiego strukturalnego, takiego na poziomie właśnie no pewnych zmagań wewnętrznych, czyli kto z kim, w jakich okolicznościach, niekoniecznie w związku z programem, niekoniecznie w związku z celem, do którego dążą, czyli pewną zmianą, bo to często przychodziło później. I tych patronów, których miał Rakowski, no jest bez liku, bo wspomniałeś o Groszu, chociaż tutaj trudno mówić, że on był patronem, bo później pada w twojej książce taka informacja, że Rakowski ma w pewnym sensie pretensje do tych starych komunistów, że zrobili z niego janczara systemu. Ale właściwie od tego 49 roku, czyli od momentu, kiedy on wychodzi z wojska, chociaż nominalnie chyba w 51, tak, jest, no nieważne, w każdym razie wychodzi jako młody oficer od spraw polityczno-wychowawczych, jest skierowany na odcinek prasy. Mamy tutaj tą w pewnym sensie otwierającą dla niego całą ścieżkę przygodę z Instytutem Kształcenia Kadr Naukowych, gdzie on zdobywa szlify dziennikarskie prawdziwe, gdzie on wchodzi w zupełnie inne środowisko i tam nabiera rumieńców. Ale żeby te rumieńce mogły zapłonąć, to są ci patroni. I gdybyś mógł troszeczkę na ten temat więcej powiedzieć, bo oni się bardzo na przykład dynamicznie zmieniają w okresie lat 70. Dosłownie co 2-3 lata mam wrażenie, że się pojawia ktoś inny, ale wcześniej ma takich stałych. Tak, no to można to zasygnalizować właściwie. To, że o tym w dużej mierze jest ta książka, to jest jeszcze raz funkcja tego, że mamy te dzienniki, a dzienniki Rakowskiego po prostu są pełne takich informacji. Z uwagi na to, że to jest unikalne źródło, no nie ma
czegokolwiek, co byłoby porównywalne, to można potraktować to, co pisze o Rakowskim, jako, tak sądzę, jako coś plus minus uniwersalnego. To znaczy zapewne tak musiały wyglądać kariery również innych ważnych osób w partii, czy ważnych osób w polskim dziennikarstwie na przykład. Więc takimi patronami Rakowskiego, no mój ulubiony patron Rakowskiego to Artur Starewicz na pewno, bo postać ciekawa, barwna, bon vivant, no taki człowiek zupełnie nietypowy, który potrafił palić zachodnie papierosy, który pojeździł Mercedesami, no więc bardzo się różnił od, a jednocześnie była Paryżczykiem przecież, no oczywiście był komunistą i oczywiście był konformistą, był człowiekiem oddanym Gomułce i oczywiście także w 1948 tego Gomułki się wyparł. No taka postać właśnie z punktu widzenia, nie wiem, moralnego, to niczego ciekawego pewnie o Starewiczu nie miałbym do powiedzenia. Ale postać interesująca, ciekawa, w jakiś sposób niesztampowa. Kiedy gwiazda Starewicza blaknie, no to taką kolejną osobą w jakimś sensie przez chwilę niby jest sam Gierek, ale to tak nie do końca. Potem jest Jan Szydlak. To jest też w ogóle niezwykle interesujące, kiedy o Szydlaku, a już później w latach 70. na przykład o Babiuchu. A i tak Szydlak, jak i Babiuch, no na miłość boską, no na pewno nie są jakoś tytani intelektu, ani jakieś postaci barwne takie, o których można powiedzieć, ach, ten Szydlak to tak mnie zainspirował, albo Babiuch, to jest wspaniała postać, prawda? A takie fragmenty znajdziemy w nie tylko w dziennikach, ale też we wspomnieniach ludzi bliskich Rakowskiemu, gdzie tam właśnie on, no nie wiem, po spotkaniu z Babiuchem na przykład mówi, ach, Babiuch znów dobrze o mnie mówił. Pomiędzy Babiuch, co dobrze o mnie mówił, a tym, że Babiuch jest postacią inspirującą, jest oczywiście całe spektrum rozmaitych uczuć. W każdym razie rzeczywiście takich postaci było więcej. Myślę, że to jest rzecz bardzo naturalna po prostu, że w latach 50. dla 20-30-letniego młodego mężczyzny, a potem dojrzałego mężczyzny, te relacje po prostu układały się zupełnie inaczej. O innych rzeczach rozmawiali, inne rzeczy mogli sobie nawzajem dać. Myślę, że w latach 70. W latach 80. Rakowski miał już tylko jednego patrona, Wojciecha Jaruzelskiego, bo tam nie szło, żeby był jakikolwiek inny patron w centralnym kierownictwie. A w latach 70. no to on miał, powiedzmy, dobrze ustosunkowanych kolegów, bo to było tak, że oczywiście, nie wiem, tam powiedzmy jakiś, nie wiem, Jerzy Waszczuk, załóżmy, tak? Gdzieś tam postać bliska Gierkowi, on nie mógł być patronem Rakowskiego, bo Rakowski był zbyt ważny. No może nie był ważny formalnie, bo nie był ministrem, no ale, no nie wiem, jeździł do kanclerza Helmuta Schmidta i z dnia na dzień uzyskiwał audiencję. No to może, właśnie, zatrzymajmy się nad kwestią tej ważności. No bo co to wtedy znaczyło? Kto mógł być ważnym człowiekiem i dla kogo mógł być ważny? Powiedziałeś o Babiuchu, który... No, właśnie, z takim trochę przekąsem, no ale Babiuch był świadomy tego, że manipuluje Rakowskim, prawda, że ten jest bardzo wyczulony na pochlebstwa, na takie miłe i dobre traktowanie, co niekoniecznie wiązało się z rzeczywistymi wpływami, z rzeczywistą władzą. Gdybyś mógł nam przybliżyć właśnie osiąganie tej ważnej pozycji, dochodzenie do tej ważnej pozycji, począwszy od tygodnika Polityka, dlaczego ta polityka była taka istotna i co spowodowało, że dla Rakowskiego już było to w którymś momencie niewystarczające, że chciał więcej? No czy to jest bardzo trudno zrobić bardzo skrótowo. No, można powiedzieć, że w jakimś sensie też ta książka to jest historia rosnących ambicji po prostu. Bo ważność, no czym zmierzyć ważność? No, w różnych etapach życia Rakowskiego różne rzeczy pewnie były istotne. Są tacy, nie wiem, Tyrmand pewnie tak uważał, że Rakowskiego zawsze interesowała tylko i wyłącznie władza. No myślę, że gdyby tak było, to Rakowski w 57 roku nie odszedłby do tygodnika Polityka, albo może by odszedł, ale potem by wrócił do Komitetu Centralnego na przykład, bo tam była realna władza rzeczywiście. No, coś
coś musiało być, pojawić się takiego, co go zainspirowało do wyboru trochę innej drogi. Może potem tego żałował. To jest sprawa zupełnie, inna. Więc w latach 50., na początku lat 50. jego ambicją było głównie to, żeby się dobrze wykształcić. Potem to, żeby zająć, nie wiem, pewnie wysoką pozycję w aparacie. A kiedy został redaktorem naczelnym Polityki, no to okazało się, że z jednej strony ambicją jest robienie dobrego pisma, bo dobre pismo to jest na przykład świetna pozycja towarzyska, bo można się tym pochwalić, bo można na przyjęciu za granicą wspomnieć o tym, że Polityka to jest taki polski Stern, czy tam polski Spiegel i, no i to jest takie fajne, to jest takie, no to, jest, to też życie się smaczniejsze od tego robi. Natomiast no, tak sobie wyobrażam, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, kiedy w latach 60. jest się już 10 lat takim redaktorem naczelnym, no to myślisz sobie, no właściwie czym jesteś gorszy od nie wiem, od ministra, od premiera, a może i od pierwszego sekretarza, na pewno na jakimś etapie zaczął o tym myśleć, więc nie da mi się, nie potrafiłbym wskazać jakichś takich punktów, bo wydaje mi się, że to jest konstans, to jest w jakimś sensie nieustanna historia, no w jakimś sensie rośnięcia człowieka, akurat w tym wypadku Rakowskiego, i myślę, że to jest fajne, bo możemy to z pietyzmem jakoś precyzyjnie odmalować. No w jakimś sensie to jest po prostu naturalna historia, czyli jakaś taka dosyć typowa, tak sądzę, historia ambitnego człowieka, a nietypowa dlatego, że no faktycznie doszedł ostatecznie do tego najwyższego stanowiska, choć paradoksalnie stało się to, co się stało. No tak, no ale jednak mocno wybijasz we wstępie do tej książki, że on jest jednak taki wyjątkowy, że on jest jednak jakoś tam wyróżniający się osobny i wydaje mi się, że ten kompleks wyższości u niego ma absolutnie charakter taki, powiedziałabym, nadrzędny, że w którymś momencie, kiedy on uzyskuje te już najpierw szlify oficerskie, później doktorat, później świetna znajomość salonów nie tylko w Polsce, ale czy w RFN-ie, tak, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie no, przylega do niego to określenie, że to jest człowiek, rozmawia z Kennedy, tak? To on się tym nakręca, on się tym karmi, on chce jeszcze więcej. Więc na tle chyba tych innych towarzyszy wydaje mi się, że ta jego skłonność do ambicji być może jest troszeczkę jednak wyższa. Bardzo się cieszę, ale... że tak uważasz. No to... cieszę się, że zgadzasz się z moją tezą. Chodzi mi o to, że może różnica polega tylko na tym, że jego napęd jest inny. I że ta dynamika, nie wiem, być może bardziej go to rozsadza niż inny, być może jest bardziej niecierpliwy. Być może. No właśnie, to ta kwestia niecierpliwości też jest ważna i ta frustracja, która się objawia w sytuacjach, kiedy on liczy już na jakąś nominację, kiedy on liczy na ten dobry gest z której strony i on nie nadchodzi. Znaczy nadchodzi stosunkowo późno, nadchodzi w bardzo trudnym momencie, mówię tutaj o latach 80. I to, o czym mówił pan profesor Ligarski na początku, ta kontrowersyjność. No, ta kontrowersyjność Rakowskiego, mam wrażenie, po przeczytaniu twojej książki, ona się łączy przede wszystkim na niwie politycznej, właśnie z latami 80. Z tym, że stał się symbolem nowy wyprowadzonego sztandaru, z tym, że stał się symbolem ostatniego pierwszego, tym, który gasi światło, a równocześnie jest człowiekiem, któremu w związku z tym drga głos, któremu w związku z tym gdzieś przy jego analitycznym umyśle, przy jego takiej zdolności do właśnie analizowania pewnych zjawisk, do tych memoriałów, które z taką swadą pisał i w takim suchym tonie. Ja się odwołuję teraz oczywiście do stycznia 1990 roku, gdzie no, zapamiętaliśmy, tak, sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić, ale temu towarzyszyła właśnie taka niemalże historyczna wypowiedź Rakowskiego, w której on to pisze, w której on to mówi między innymi o roli PZPR, która to odegrała wielką historyczną rolę, czy się to komuś podoba, czy nie, która to wrosła w świadomość i dziś kończąc, żegnając się z nią, wcale nie uważam, że kładziemy ją do trumny, tylko zamykamy pewien rozdział w historii pogmatwanego wprawdzie, ale także bogatego w twórcze osiągnięcia polskiego rewolucyjnego ruchu robotniczego. I no właśnie on się stał
chcąc, nie chcąc, to jest właściwie pytanie do ciebie, na ile chciał, a na ile nie chciał, obrońcą PRL-u. A jest to o tyle przewrotne, że zapamiętaliśmy go jednak również jako człowieka dążącego do reform wewnątrzpartyjnych, jako liberała, to jest u ciebie też bardzo ważne słowo i mam nadzieję, że jeszcze do niego wrócimy. Czy on się czuł dobrze w roli obrońcy czegoś, co przecież kwestionował wielokrotnie i czego domagał się jakiejś modyfikacji, tak? To jest bardzo dobre pytanie, natomiast wydaje mi się, że odpowiedź będzie nie wiem, czy paradoksalna. Właściwie jakby się dobrze nad tym zastanowić, no nie jest paradoksalna. Czy on się czuł dobrze jako obrońca PRL? No w jakimś sensie to było bardzo naturalne, bo po prostu bronił własnego życiorysu. Ale jedno, i to jest jedna część odpowiedzi i ona właściwie sama w sobie mogłaby wystarczyć. Natomiast z drugiej strony to jest tak, że okej, to jest prawda, że Rakowski na różne sposoby chciał zmieniać, miał lepsze, gorsze pomysły, ale ciągle miał jakieś pomysły na to, jak i próbował je wprowadzać na zmianę rzeczywistości komunistycznej Polski. Natomiast on jednocześnie absolutnie czuł się u siebie, to znaczy to była jego Polska i kropka. W związku z tym w jakimś sensie, no to jest jasne, że on bronił spuścizny niezwykle poplątanej i bardzo niejednoznacznej pewnie historii i spuścizny PRL-u, ale czy to jest coś bardzo paradoksalnego? Nie wydaje mi się, żeby to było bardzo paradoksalne. Właściwie to dość naturalne. No tak, no tylko, że jednak niektórzy byli skłonni do większej refleksji, prawda? Znaczy w tym sensie, czy autorefleksji, a nawet takiego troszeczkę samobiczowania, wychodzenia z roli bycia członkiem tego establishmentu, a on wydaje mi się konsekwentnie jednak stał się w pewnym sensie takim strażnikiem pamięci. Zresztą był często przywoływany jako człowiek, który nie uchylał się, tak? Nie uchylał się od tej roli. A decyzje, które podejmował w latach 80., no trudno uznać za niewywołujące właśnie jakichś emocji i kontrowersji. Mówię chociażby o likwidacji, o decyzji dotyczącej likwidacji Stoczni Gdańskiej. No to jest rzecz, która go z pewnością skaziła. I teraz kwestia tego liberalizmu, bo to, co mi się podobało u ciebie, w tej książce, że ty nadajesz troszeczkę albo właściwie tłumaczysz czytelnikowi, że ten liberalizm to nie jest jakiś zestaw stałych poglądów, to tutaj nie można jakiegoś wzorca Sewr przyłożyć i mamy definicję liberała w rozumieniu idei politycznej, tak, czy jakichś pomysłów gospodarczych. Dlaczego mówiono bardzo konsekwentnie i długo o Rakowskim jako o przedstawicielu liberałów, czy właściwie jako liberale? No nie wiem, to może dlatego, że to znaczy wiem, ale jakby to powiedzieć, to mam takie przekonanie, że to jest, była to jakiegoś rodzaju etykietka, która powiedzmy, że tak bym zakładał, gdzieś od początku lat 60. do niego przylgnęła i bardzo długo się trzymała, a pewnie dla niektórych nigdy się nie odlepiła. W latach 60. podejrzewam, że geneza, czy ja tak tę genezę widzę, że Rakowski, tak jak mówię, ponieważ nie istniał jakiś jego też, nie wiem, spójny, stały zestaw poglądów, to raczej był, powiedzmy, pewien spójny zestaw nastawień, to znaczy to był człowiek, który rzeczywiście szukał alternatyw, trochę innych rozwiązań. To jest wszystko prawda. Zaraz ktoś może wstać i powiedzieć, no ale moment, no przecież to żadne, nie róbmy z niego opozycjonisty. Ja nie robię z niego opozycjonisty, bo on nim nie był. Działał w ramach tego, co było dozwolone, ale zawsze starał się wykorzystać, zawsze, może też dyskutować, czy zawsze, ale starał się wykorzystać jakieś przestrzenie wolności, jakieś przestrzenie działania, troszeczkę przesuwać te granice tego, co wolno. I w latach, na początku lat 60. wszystko mu sprzyjało. Sprzyjało mu to, że Gomułka przy wszystkich zastrzeżeniach miał do niego zaufanie, że w Komitecie Centralnym uważano go za swojego towarzysza, a nadto jeszcze wszyscy ci, którzy potencjalnie mogliby, nie wiem, być odwołani
odważniejsi od Rakowskiego, zostali wyrugowani ze sfery publicznej. Po prostu, no nie było ich, nie wiem, redakcja Po prostu, która, no nie wiem, gdyby działała, jak wiemy od 57 roku już nie działała, ale gdyby była na rynku i gdyby mogła działać, można byłoby podejrzewać, żeby zapewne byłaby bardziej odważna, to być może wówczas byśmy o Rakowskim w ogóle nie mówili jako liberale. I taka była geneza, jak sądzę, tego co się nazywa tym liberalizmem Rakowskiego i polityki, a za tym poszła cała masa różnych rzeczy, na czele z legendą zachowania pisma w 68 roku, czyli niezgodzie na udział w antysemickiej, antyinteligenckiej kampanii marcowej, ale 67-68, więc nie tylko marzec. Potem krytyka rządów Gierka i pomysłów ekonomicznych, etc., etc. Można by tych przykładów podać więcej. Natomiast bardzo charakterystyczne jest to, że to po prostu w dyskursie się utrwaliło i tak pisała o Rakowskim nie tylko, znaczy polska prasa to w ogóle nie mogła pisać oczywiście o nim w kontekście liberała, ale za liberała miano go nad Renem. W Stanach Zjednoczonych patrzono na jego komunista, ale liberalny, no czyli z nim można rozmawiać. I to w jakimś sensie była samonapędzająca się machina, no, która wpadła na ścianę w 81 roku i potem właściwie no, już po 81 roku tak na serio i tak do końca no, trudno było Rakowskiego uważać za liberała. No bo co to jest za liberał, który wprowadza stan wojenny? No, ja piszę tutaj, że takim ideałem Rakowskiego było wprowadzenie liberalnego stanu wojennego, no ale to jest oczywiście oksymoron, no nie może być czegoś takiego. On próbował właśnie jakiś tutaj łapać się prawą ręką za lewe ucho i coś takiego wymyślać. No to po prostu były granice tego, co było możliwe. Mm-hmm. To jest rzeczywiście list do Jaruzelskiego z 7 grudnia 81 roku, który jest dość taki właśnie zastanawiający i przewrotny. Jeśli chcemy spowodować rzeczywisty szok, to w żadnym wypadku nie wolno iść na rozwiązania połowiczne. Półśrodki mogą jedynie rozbestwić przeciwnika. W dużej części oszalałe społeczeństwo może być przywrócone do stanu normalnego tylko przez grom i błyskawice. W związku z tym nie widzę dla siebie miejsca w działaniach połowicznych. Ale żeby dodać, żeby wyjaśnić, to on uważał za te działania połowiczne to, że partia ma się jakby rozprawić w ramach stanu wojennego właśnie z opozycją, ze związkami zawodowymi. A dla niego ta niezgoda na połowiczność polegała na tym, że to miało wziąć wojsko odpowiedzialność za to wszystko. A partia miała być rozwiązana, co dla towarzyszy z Kremla było w ogóle rzeczą zupełnie szokującą. Tu jest w tej książce wiele rzeczy. Wiele rzeczy, proszę Państwa, które dla osób, wydaje mi się jednak, które muszą być dość dobrze zorientowane w historiografii, które muszą mieć jakąś sążnistą pigułę wiedzy o PRL-u, to dużo więcej się dowiedzą, dużo więcej rozszyfrują pewnych zagadek i właśnie tej ewolucji w obrębie systemu, która wcale niekoniecznie prowadzi do zmiany postawy. To jest paradoks pewien, dlatego że z jednej strony niby ulega zmianie postawa Rakowskiego, chociażby gdybyśmy spojrzeli na jego odczytywanie kolejnych kryzysów społeczno-politycznych, gdzie w grudniu 70 notuje, że władza rozstrzelała socjalizm karabinami, czy jest wstrząśnięty, gdzie jest wstrząśnięty tym, że następuje inwazja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 68 roku, ale który nie ma najmniejszego problemu ze zmianami w konstytucji, w połowie lat 70., gdzie nie ma najmniejszego problemu z nazywaniem warchołami tych, którzy w Radomiu występują przeciwko Gierkowi. Więc jest mnóstwo różnych dziwnych rzeczy i ty je wszystkie tutaj nam, czytelnikom, prezentujesz. Ale jest jedna rzecz, której mi bardzo brakuje w tej książce. Brakuje mi historii prywatnej. I żeby była jasność, mi nie chodzi o skandale, których w życiu Rakowskiego była cała masa, przynajmniej o których wiedzą ci bardziej zorientowani. Nie chodzi mi o życie stricte intymne, czyli jak, prawda, czy z pierwszą żoną mu się relacje układały, czy z drugą. Ale wydaje mi się, przynajmniej to jest takie moje patrzenie na biografistykę, że jeżeli odzieramy człowieka z
z tej rodziny, z takich rytuałów życia codziennego, no bo my nie dowiemy się z tej książki, jak on mieszkał, no właśnie, czy lubił kawę, czy herbatę. Ja wiem, że to są takie drobiazgi, ale one nam coś tam dają o tym człowieku, coś możemy jakoś sobie z nim złapać jakiś kontakt. A tutaj miałeś tak, miałeś relację z Wandą Wilkomirską, z pierwszą żoną, miałeś relację z drugą żoną, miałeś relację z synem. Zastrzegłeś na początku rozmowy, że bardzo, no bardzo delikatnie, oszczędnie sięgałeś. W przypadku tych trzech postaci mam wrażenie, że to jest oszczędność już, że to już jest minimalizm daleko posunięty. No więc moje pytanie jest takie, dlaczego nie pokazałeś nam tego Rakowskiego w tej książce również od strony prywatnej, a ona by była szalenie chyba interesująca, jakby patrząc na niego jako na przedstawiciela elit, tego establishmentu, tego zakłamania systemu w pewnym sensie, no bo on odcinał jakieś kupony, a inni nie mogli tego w tym samym czasie robić. To znaczy, no mimo wszystko ja bym się nie w pełni się mogę zgodzić z tym, że tej historii nie ma. Oczywiście przyjmuję to, że być może jest jej za mało. No w jakimś sensie oczywiście... No, Nie chcę odpowiadać w taki sposób, że można było pewnie jeszcze wiele wątków tutaj dopisać. Wydaje mi się, że jest w tej historii prywatnej trochę, jeżeli chodzi o lata 50. i 60., co mnie się wydawało najistotniejsze, najciekawsze też, ale najistotniejsze w kontekście wzrastania politycznego, tworzenia się jakiejś świadomości politycznej. Myślę, że też dojrzewania w szerokim tego słowa znaczeniu. A jeżeli chodzi o późniejsze, bo tak to widzę, wydaje mi się, że wskazałbym takie elementy, takie fragmenty, w których o tym piszę, być może i tak za mało. Natomiast w latach 70. i 80. rzeczywiście już mniej. Paradoksalnie nie udało mi się zgromadzić jakoś bardzo dużo takich informacji, którymi chciałbym się, mógłbym albo miałbym takie poczucie, że warto się z czytelnikiem podzielić. Po prostu to jest nieco inaczej skrojona narracja. Mogę nawet powiedzieć zupełnie szczerze, że trochę jestem zaskoczony tym pytaniem, bo ja miałem takie przekonanie, że tego życia prywatnego tam jest i to jest całkiem sporo, ale przyjmuję to jako w ogóle rzecz do refleksji, że być może można było napisać więcej. Być może, to nie będę tego ukrywał, miałem takie poczucie, że rozmawiając właśnie z ludźmi bliskimi Rakowskiemu i tymi dalszymi, naprawdę i zgromadziwszy tak dużą wiedzę, no, trzeba było się na coś zdecydować, napisać o tym albo o tamtym i może rzeczywiście po prostu zbyt dużo zachowałem dla siebie. No, pozostaje mieć nadzieję, że może kiedyś będzie okazja na drugie wydanie. Znaczy nie, no żeby była jasność, tutaj rzeczywiście jest ten rozdział bardzo ciekawy, ten Dandys tak w rozterkach i tutaj rola Wandy Wilkomirskiej, no, która go w pewnym sensie wprowadza na salony, tak, zapoznaje z całym towarzystwem artystycznym i później te Mazury, to się tam pojawia, ale na przykład jeszcze tak powiem, dlaczego mi w pewnych momentach tego brakowało. No, kiedy jest decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego i rzeczywiście przywołujesz w jednym akapicie taką informację, że synowie są poza granicami, decydują się, że nie wrócą. No Wanda już jest wtedy, Wanda Wilkomirska już nie jest jego żoną, ale absolutnie odcina się od jego postawy, odrzuca jakby ostatnie lata, tak, ich pożycia małżeńskiego. Wydaje mi się, że to musiało mieć wpływ na jego stan ducha, na jego osobowość, tym bardziej, że był atakowany przez towarzyszy partyjnych i mu to wyciągano, tak, że nie potrafił wychować dzieci. I te dwie sfery w takich sytuacjach kryzysowych, w takich sytuacjach napięć, one się na pewno mocno przenikają. No i
i stąd to moje pytanie. Ale Państwo oczywiście sami ocenią po przeczytaniu tej książki, czy ten Rakowski został odsłonięty nie tylko jako polityk, ale też jako osobowość, jako człowiek, jako ten bon vivant taka postać wyróżniająca się. Natomiast wiem, że na sali są osoby, które z Rakowskim, z Mieczysławem Rakowskim miały możliwość rozmawiania. Jest pan dr Tomasz Ślepowroński, jest pan redaktor Robert Rys, a jest pewnie szereg więcej osób, o których nie wiem. I to jest dobry moment, żeby Państwu przekazać mikrofon i bardzo zachęcam do zadawania pytań naszemu gościowi. Dziękuję bardzo. Tomasz Ślepowroński wywołany, także pozwolę sobie zabrać głos. Biografia polityczna, a mówimy cały czas o polityce wewnętrznej, nie mówimy nic o polityce zagranicznej. Ostatnie lata 80. to jest czas, kiedy był premierem. Rozmawiał 20 lat temu mniej więcej. Była w Szczecinie taka konferencja poświęcona relacjom polsko-narodowskim i wtedy pozwoliłem zadać pytanie właśnie Rakowskiemu na temat tego, dlaczego NRD ustąpiło Polsce w konflikcie o Zatokę Pomorską. On w zasadzie jednym zdaniem mi zbył, powiedział, że tym zajmował się Jaruzelski, on nie wie. Przejrzałem, przekartkowałem, bo nie czytałem, ten właśnie rozdział poświęcony jego bycia, kiedy był premierem. I tam też nie jest dużo dostrzegłem kwestii polityki zagranicznej. Czy on się tym w ogóle zajmował jako premier? Bo wiadomo, że się interesował się sprawami niemieckimi. Ale czy naprawdę był taki ścisły podział, że Jaruzelski kwestie zagraniczne, a on sprawy wewnętrzne, gospodarcze? Dziękuję. Nie, no oczywiście nie było takiego podziału, jeżeli chodzi o to, skupiając się tylko na tym czasie, kiedy premierem był Rakowski. Oczywiście sprawy zagraniczne były super ważne, tylko co było super istotne? Przede wszystkim stosunki polsko-RFN-owskie, polsko-francuskie, do pewnego, oczywiście polsko-amerykańskie, no ale to jakby zupełnie inna sprawa, polsko-austriackie, innymi słowy wszędzie tam, gdzie można było spróbować dostać jakieś kredyty. Bo to była sprawa absolutnie arcyistotna i w tym sensie, znaczy abstrahując od tego, że to była standardowa Rakowskiego w ogóle odpowiedź na coś, że on się tym nie zajmował, a zajmował się tym Jaruzelski, więc w tym sensie nie jestem zaskoczony, że on to powiedział. I to oczywiście się nie zajmował wcale Jaruzelski, tylko tym się zajmował oczywiście Olechowski jako szef MSZ-u i odnośny wydział KC, już nawet pewnie nie. Bo oczywiście w papierach rządowych pamiętam, że sporo było materiałów akurat na ten temat. Natomiast już próbując wyciągnąć esencję, pisząc o jakby osobistym zaangażowaniu Rakowskiego, w 88 i 89 roku dla niego absolutnie najistotniejsze było to, żeby w jakiś sposób zbliżyć się do, no po prostu do pozyskania kredytów. To był święty graal, to było wszystko, co było do załatwienia. Wizyta w styczniu w Bonn, rozmowa z Kolem, oczywiście z Brandtem, z von Weizsäckerem, ze wszystkimi świętymi. W lutym, w połowie lutego 89 jest w Paryżu, rozmawia z Mitterrand, z Morois, ze wszystkimi świętymi, również z Marchais, to jest wspaniała rozmowa, z szefem partii komunistycznej. Gdzie ci panowie w ogóle nie mają sobie nic do powiedzenia, bo tu zmodernizowany polski komunista, który chce od kapitalistów pieniądze, a tutaj Marchais by go chętnie, prawda, udusił za jakieś takie w ogóle modernizacyjne pomysły. No puenta jest taka, że Polska dostała ostatecznie obietnicę kredytów 14 lipca 89, jak już było absolutnie po herbacie i faktycznie dostała te kredyty znacznie jeszcze parę miesięcy później, no ale już na zupełnie innej rzeczywistości, na zupełnie innych warunkach, więc w tym sensie ta jego polityka zagraniczna poniosła klęskę. A jeżeli chodzi o politykę, którą prowadził na przykład wobec innych demoludów, to właściwie jest bardzo, jak nie jedno niestety zagadnienie życia Rakowskiego. Mamy dość materiałów, żeby zrobić z tego osobne studium i pewnie można byłoby to zrobić. Najprościej jest pewnie się ograniczyć do tego, że on nie znosił towarzyszy z NRD i oczywiście jest absolutnie z wzajemnością, tylko że tak naprawdę to nie znosił też towarzyszy z Czechosłowacji, w Bułgarii za bardzo go nie lubiano, jakby w no więc ostatecznie to może oczywiście ekipa Gorbaczowa, no i na Węgrzech Ocel Jürt to była taka osoba, z którą on się dobrze dogadywał, a tak poza tym to nie za bardzo. I też pozostaje pytanie i tym zakończę, czy to dlatego, że on był takim aroganckim facetem również w stosunkach zagranicznych, a może właśnie ta łatka liberała w tym przeszkadzała. Tego nie wiem do końca.
Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Pana Rakowski miał świadomość tego, w jakim stanie zostawił stan gospodarki, znaczy gospodarkę Polski w tym okresie transformacji, to znaczy, że Polska była bankrutem. Czy pan usłyszał jakąś wiążącą odpowiedź, ale nie w stylu, że to zawalił Jaruzelski? Czy on miał świadomość tego, to znaczy... Tak, czy on to do końca zinternalizował? No miałbym wątpliwości. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to, co Mieczysław Rakowski myślał o tym, co zrobił jako premier i co chciał zrobić jako premier, to się zlewa zresztą w jedno. On był, po pierwsze, jak został tym premierem, był święcie przekonany, że do tej pory Polacy nie dali się przekonać do reformy, ale on przekona. Nie miał żadnych rewelacyjnych argumentów. On po prostu głęboko przekonany, że jemu się uda. No nie udało się. Natomiast też kiedy podejmował decyzję, to jest piękna rzecz. Jest taki dokument w archiwum rządowym z decyzją, z projektem decyzji o uwolnieniu cen. Z pierwszego, co nastąpiło 1 sierpnia 1989 roku. No i generalnie były takie analizy co do tego, jakie będą te konsekwencje. Wszyscy mówili, nie rób tego, tego nie wolno zrobić. I była jedna tylko adnotacja, kiedy jak nie teraz. No i weszła w życie. Więc w moim przekonaniu Rakowski chyba do końca jednak widział się jako człowiek, który, i może tutaj właśnie ten kompleks wyższości nam świetnie wychodzi, jako człowiek, który wie więcej, umie lepiej, że on to zrobi, jemu się uda. No tylko sęk w tym, że się nie udało, więc w tym sensie raczej on miał potem po latach i chyba do końca życia takie przekonanie, że Polacy są niewdzięczni, że on tyle zrobił, że przecież tak się udało. No tylko, że tak, myślę, że tutaj jednak była pewna niezgodność pomiędzy rzeczywistością, a tym, jak on tę rzeczywistość widział. Tak bym odpowiedział. No myślę, że można byłoby tak to określić. Tak. To ta dwoistość, która i dwójmyślenie, które u niego też bardzo fajnie to wybijasz w książce, na różnych etapach życia się pojawia. Czyli z jednej strony rytuały stalinizmu, a z drugiej strony właśnie jakieś takie miękkie przestrzenie, w których on gdzieś tam się mości, znajduje przestrzeń do tego, żeby jednak być lepiej ubranym, żeby jeździć lepszym samochodem. No bo przecież w Stanach to nie jest nic złego, że ktoś ma domek, pieska, prawda, elegancko ubraną żonę, to dlaczego tutaj miałoby być? A równocześnie jest tak źle i tak szaro na ulicach i on to widzi, więc tylko jakaś się, taka... To jest prawda, natomiast jeszcze do tego dodałbym i staram się to też jak trochę kontrować w tej książce i przypominać o tym, że to jednak jest dosyć naturalne. Proszę mi wskazać taką osobę, taką od A do Z super integralną. Zapewne są takie, ale nie ma ich wiele i Rakowski taką nie był, to na pewno. Zapraszam, mamy jeszcze kilka minut. Też trochę wywołany do odpowiedzi, Robert Rys. Rzeczywiście równo 20 lat temu miałem okazję odbyć kilkugodzinną, zupełnie niespodziewaną rozmowę z Rakowskim i co ciekawe, mniej więcej 200 metrów od tego miejsca, w którym jesteśmy tutaj. No tyle, że nie skłania mnie to do zadania pytania, bo moje wspomnienia bardzo pokrywają się z tym, co pan prezentuje, czyli była to postać bardzo niejednoznaczna, popękana, niekonsekwentna i w stosunku do swojej ogromnej wiedzy, znajomości mnóstwa faktów o kulisach polityki. Część odpowiedzi na pytania była właśnie niezwykle interesująca, gdy czerpał z tej skarbnicy, a część, kiedy czuł się przyparty do muru, po prostu no, te odpowiedzi odebrałem jako bardzo infantylne i unikowe. No ale czy mogło być inaczej, to też pan o tym mówił, kiedy człowiek, który był, on,
miał dwie perspektywy. Najpierw, kiedy był człowiekiem drugiego planu, bardzo ważnym, ale drugiego, człowiekiem z cienia, prawda, jako redaktor ważnego tygodnika, a potem, kiedy był, no, stał się w sumie odpowiedzialnym za cały system i najważniejszą osobą w państwie, kiedy został pierwszym sekretarzem KC, więc ta perspektywa musiała się zmienić. No i to, co pan tu podkreślał też wielokrotnie, bardzo mu zależało na zachowaniu lojalności wobec własnej biografii, ale to też jest zrozumiałe. Często tutaj się przewijał dziennik Rakowskiego, no i oczywiście jak najbardziej, ale zastanawiające jest, dlaczego ten dziennik, zresztą nie tylko ten, wiele innych dokumentów, przedstawiciele oligarchii partyjnej, czołowi komuniści sprzedają kapitalistom. To trafia do Instytutu Hoovera. Nie przekazuje tego do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, do Biblioteki Narodowej i pierwszy sekretarz partii komunistycznej, nie tylko zresztą on, bo tu przykładowo wspomniany też Artur Starewicz, oni to sprzedają po prostu, bo im się to tak kalkuluje. Jakimi oni byli komunistami? Po prostu koniunkturalistami było, to im się po prostu opłacało. Przecież były inne cenne dzienniki. No oczywiście tutaj sztandarowym dziennikiem jest, jak wiadomo, Marii Dąbrowskiej wielotomowe dzieło. Ona tego nie sprzedała, to w kraju jest. Natomiast komuniści te rzeczy jednak uznali, że lepiej będzie, jak to tam trafi. Czy on rzeczywiście był taki ideowy, czy on rzeczywiście? On był po prostu oportunistą, koniunkturalistą. On może w latach 40. był komunistą i bolszewikiem, ale później pod koniec on mówił że jest człowiekiem lewicy. Rok wcześniej, dwa lata wcześniej tego by nie powiedział. Partia Robotnicza była tylko z nazwy. W zasadzie tam robotników było jak najmniej. Generalnie to była nomenklatura, oligarchia rządząca PRL-em. Różnie się mienili. W każdym razie władcy tego państwa, tak czy inaczej. I okazuje się, że przychodzi co do czego, fałszuje jednocześnie ten cały dziennik. Ja zresztą też mu to zarzucałem, że jeśli chodzi o Gruzin, to tam są pewne niekonsekwencje, rzeczy dopisywane, których on nie mógł znać wtedy. To była ta rozmowa, o której pan Lis wspomniał, była w hotelu Ibis, tutaj niedaleko. I też jemu o tym powiedziałem, no tak, no Rejko, no wie pan, rzeczywiście może tak trzeba było zrobić. No zdarzyło się, faktycznie to chyba nie tak było. No krętacz po prostu. No myślę, że oczywiście można tak to zinterpretować, moim zdaniem jest to mocno uproszczone i ja, nie no sekunda, ale dobra, moment, to ja właśnie próbuję powiedzieć, że takie spojrzenie, to znaczy krętacz, kłamca, no nie wiem, czerwony pająk, tego pan nie powiedział, ale no tak. Tylko to jest oczywiście, to jest część opowieści. Czy ktoś jest ideowy, czy Rakowski był ideowym komunistą, czy był ideowym człowiekiem lewicy, to tak do końca wie tylko on jeden. W moim przekonaniu był człowiekiem, któremu o jakieś ideały chodziło, a jednocześnie bardzo mu chodziło o to, żeby od pewnego momentu dobrze żyć, a od pewnego momentu, i to zwłaszcza końcówka jego życia, żeby o nim się zachowała jak najlepsza, świetlana lub najmniej zła, w zależności od tego, jak spojrzeć, pamięć. I można, ja bym wolał spojrzeć na to z innej strony, że generalnie poszukując tego swojego miejsca w historii, poszedł tak daleko, że rzeczywiście posunął się do fałszerstwa, zgoda. To, że sprzedał swoje dokumenty, bo nie tylko dziennik, tylko przepastne archiwum akurat do Stanów Zjednoczonych, można oczywiście oceniać z punktu widzenia moralnego, okej, jesteśmy w wolnym kraju. Ja bym wolał na to spojrzeć z innego punktu widzenia, co nim powodowało i to wiemy, no to mogę powiedzieć, to o tym piszę, że on po prostu miał takie poczucie, że po 80, o to subiektywne jego poczucie, dla mnie ono jest cokolwiek, no nie, wręcz trudne do pomyślenia, ale on się tak obawiał, że tu przyjdą jacyś historycy, na przykład z IPN-u, nie daj Boże, przyjdą i napiszą jego biografię. Jak oni ją napiszą? No, napisali. Ciekawe, co by powiedział. Proszę.
ja nie potrafię powiedzieć, ile za te swoje archiwum dostał. Myślę, że przede wszystkim kierowało nim to, żeby to nie było w Polsce. Jakiej Polski chciał Rakowski? O jakiej Polsce marzył? Czy dałoby się zrekonstruować to? Bo podejrzewam, że to się mogło zmieniać z czasem, no bo on jednak żył w kilku różnych epokach. To jest kapitalne pytanie. Ja siadając do pisania tej książki wyobrażałem sobie, że jedną z takich ważnych części będzie próba analizy na przykład publicystyki Rakowskiego, jakichś jego pism, próba analizy, no właśnie jakiegoś jego wyobrażonego świata, nie wiem, idei, no jeżeli już tak można powiedzieć. To słabo wyszło, bo muszę powiedzieć, że być może to jest jedno z takich największych moich rozczarowań. Sądziłem, że z takiej bogatej spuścizny człowieka, który tyle napisał, który zostawił po sobie wiele książek, zostanie wiele myśli. No, w moim przekonaniu nie zostało ich tak wiele po prostu. Natomiast to nie znaczy, że on nie miał jakiejś swojej wyobrażonej, idealnej Polski. Sądzę, gdybym miał skrótowo, bo siłą rzeczy skrótowo odpowiedzieć na to pytanie, to myślę, że dla niego najważniejszym punktem odniesienia była jednak druga RP. I w tym sensie też był bardzo bliski Gomułce, więc po prostu chodziłoby o taką Polskę, która byłaby demokratyczna w znaczeniu takim, że ludowa, która byłaby antytezą takiej polskiej kapitalistycznej przedwojennej. Więc myślę, że miał dobry plan, jaki by Polski nie chciał, a jaką chciał, no pewnie zbudował taką, jaką był w stanie. Szanowni Państwo, będziemy kontynuować rozmowę, ale musimy zakończyć nagranie, ponieważ relacja idzie online. Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zachęcić do lektury biografii Rakowskiego. Cieszę się, że tutaj wywołaliśmy pewne emocje, co pokazuje, że postać jest rzeczywiście warta uwagi, rzeczywiście warta przybliżenia i wczytania się w tę książkę. A co jest istotne, to to, że autor tej książki, czyli pan dr Michał Przeperski, napisał ją w sposób bardzo zdystansowany, nie szermuje ocenami, nie stawia się w roli ani adwokata, ani w roli prokuratora i na pewno nie jest sędzią ani historii opowiedzianej w tej książce, ani bohatera tej książki. Bardzo dziękuję za spotkanie. Zapraszam Państwa za tydzień na kolejną edycję Przystanku Historia w IPN w Szczecinie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. I teraz...